No cóż, Chan Paolo wygrał Dortmund. Właściwie to Holandia wygrała Dortmund, bo akurat całą topkę, jak możecie zauważyć, i zaraz tu pokażę, wygrali aż trzech Holendrów. No można by powiedzieć, że całe top 4 zostało zareglowane przez Holandię, jakby to ująć. No i Holendrzy tutaj bardzo dobrze sobie poradzili, jakby na to nie patrzeć. Jeden z Holendrów oczywiście grał Chan Paolo, czyli tym zwycięskim dekiem, który oczywiście. No, już wcześniej się już pojawiał, nawet zajmował, ale no nigdy tak wysoko no nie zaszedł, więc tutaj można by powiedzieć, że ta meta ogólnie w Dortmundzie zaskoczy. No, drugie miejsce też jest dość bardzo zaskakujące i niecodzienne. No i nie da się ukryć, że Czentalo przez tę swoją wersję no zmienia. Wcześniej ogólnie opierał się o recyklingowanie energii, a obecnie, jak można zauważyć po tej liście, tutaj głównym motorem napędowym są też między innymi itemy, co też można zauważyć po supporterach, których jest tyle, co kot napłakał, bo mamy tylko cztery Iridy, no i jedną Ajono. No, w przypadku, jeżeli byśmy byli gorzej. No, klasycznie 3 Chan Paolo, co się nie zmieniło. 3 Frigibaxy, tu się zmieniło na 2 Bax Calibury jednak. No i tu Bibalery jako silnik oczywiście do drołowania. Bax Calibury pozwalające oczywiście doczepiać te wodne energie do dowolnych Pokémonów. No i Iron Hands do robienia Amp You Very Much, stąd też jedna energia elektryczna. Greninja również jako właśnie draw. No, lub do ewentualnego zaatakowania. No, tutaj jest trochę ryzykownie, nie ma Manaphy i nie ma żadnego Jirachi. Cztery pasy, żeby się jakoś rozkręcić. Cross switchery do bossowania i zmieniana na innego Chan Paolo. Superior retrieval do właśnie recyklingowania energii, które już mamy w dyskardzie. Ultra Bole do wyszukiwania Pokémonów. Cztery Nest Bole również do wystawiania ich od razu. Rare Candy do ewoluowania w Baxcalibura. Super rody do recyklingowania. No i Earthen Vessel do wyszukania energii. No i Hisuian Heavy Ball w razie czego jakby któryś z Spacików się tam przybrzydle schował. No i cztery Pokestopy do wyszukiwania tych itemów. Ewentualnego no też dyskardu, jakby coś nam się nie udało. Więc lista naprawdę jest obiecująca, zmieniała się wielokrotnie. Pamiętam jeszcze wersję z Palkią, no jak się okazuje, Palkia się tu nie przyjęła. No i taka lista przeżyje. Znaczy, jeśli chodzi, czy po rotacji będzie to dalej grało? No tak! Tym bardziej, że raczej szanse na zdobycie Chan Paolo wynosi tak 3,6, no. Ale przejdźmy już do gry. No dobra, zaczynamy. No na co będziemy grali? No to ta raczej można by pójść drugim. Tails, niestety. Zobaczmy, na co tu będziemy grać. Dobra, oponent wybiera, kto zacznie. A, Europe. O, on idzie pierwszy, czyli my gramy drudzy. No ale nam się trafi Irida. Okej. Okay. Czy możemy wtedy Greninja zdobyć. Na co gramy? Aha, Arcerus. Tylko jaki? Bo tutaj nic mi to nie mówi. Dobra, Double Turbo Energy. No i tak. O, Battle VIP Pass. Zajebiście. Czyli mogę sobie tego Bidulfa oraz Greninja wziąć. Zobaczymy, co w Scalded Carta wyjdzie. Pokestop, dobra. Zakręćmy nim. O nie, Irida spadła. Z rowerka, niestety. Nie ma żadnego. Dobra, no to mamy też Retrieval, natomiast weźmiemy jeszcze jednego Chan Paolo. Odepniemy. No i oddajemy.
No dobra, no co to jest ten Arkerus? Nie wiemy, co to jest za Arkerus w sumie. Aha, ma Bibarera, czyli ma już Drow. A jest i on. Czy jeszcze przeżyjemy, ale... Będziemy musieli trochę potrzebować więcej energii. No, o ile nie zrobi nam jakiegoś... brzydkiego Iona. No i co dalej? Czekamy. Bo ogólnie kiedyś grałem Chen Paulo, no tylko versus Palkio była jeszcze ta niedorobiona, ale mam tego Chen Paulo, mogę nawet spróbować zagrać for fun. Tylko mam... O, no zrobił Bibarera, czyli dobrał jedną kartę. No i zrobił se Starbrave. Coś se wyszuka. Nie wiemy co. No bo jak na razie ta ławka jest trochę, no mało... obiecująca dla przeciwnika. O, Sprigato, ciekawe. Czyli to będzie Arkerus z tym... Miałskaradą. Tego kurwa nie grali. Dosłownie, tego nie grali. To jest z Miałskaradą, lol. Ciekawe, mo... A, nie ma żadnych energii, lol. To jest takie, dobra, robimy Serer Candy. Możemy jeszcze zrobić Call Seed Carta. No i tak, Excaliburem. Pyk i pyk. Zobaczymy, co zakręcę z Pokestopem. Zrobię Ultra Bola, no i chyba na Pokestopa też. Zobaczę, czy mamy... na Iron Hands. Dobra, weźmy sobie tego Bibarela. My pod 60 za każdego, czyli my potrzebujemy 6 energii. Więc my musimy jeszcze sobie to... z Wersala sobie wyjąć. No i się na pewno pozbędziemy Nestbola. Dobra. I z Bibarela dobierzemy do 5. Czy mamy 5? Czy my potrzebujemy jeszcze jedno? No to Riterval. Z Pokestopem i Bipasem. No dobra. Dobra, 60. 120. 180. 200. Dobra, ma. 60, 120, 180, 240. 300. A, po pierwsze ma 5. Nie wiem, czy ja też... nie dałem za dużo. 300, dobra. 5 energii. No, 2 bipasy do wypierdolenia. No, ale tak, wędko będziemy... no, jest jednego bidufa może ewentualnie. No, oponent ma problem, bo ataker jest... oszedł i wziął. Kurde, bo ja dawno też nie grałem Chen Paulo, więc też...
nie do końca wiem, co robię. Escape rope. Pasowywaj. Białska rada! Tylko ciekawe, czy ten eksperyment się uda. On ma DT. Znaczy, ma Bibarera, który... dozwoli. O, tutaj, o Jezus, tutaj więcej potrzeba. Akurat niestety, bo tu potrzebuję 306 już na pewno. No, będzie próbował zbić czego Chen Paolo na z aktywa. Nie. No nie ma jak zaatakować, no. No ta Mauskarada ma taki problem, że ona się brykuje. Zamiast granicy? Znaczy może... A. Tak przynajmniej z 5 energii. Trzeba Bibarera. My niestety potrzebujemy... Robimy pokestopa. Iron Hands mi tu odpadnie! LOL! No nie mam jednego, kurde. No w następnej już pada. O nie. Dobra, ma jeszcze jednego Bidulfa. O nie, recyklinguje. Ale jak to się musi męczyć, kurwa. O nie. Aha, jeszcze rozkręcam. Kurde, nie miałem dostatecznie tyle energii, żeby było można. O nie, bukiet. No i odpadł już. No i cześć, no i chuj. Nie dobrze. Można by jeszcze... Dobra, mamy retrieval, pozbywamy się tych dwóch zalegających. No niestety jest Manafi, więc nie użyjemy Greninja na pewno. No to zakręcę pokestopem. Ach, i ritki się tu tracą. A, wędkę to może zrecykluję na przykład, nie wiem, Iron Headsa. I tego Chantaulo. Zmienię jedną energię, o.
że wystarczy. Tak. Ile? 240, czy 300? No i jeszcze jedno. Tak, dwie energie powinny wystarczyć, takie się daje. No, Nest Ball. A, oponent się poddał, dobra. Bo nie miał atakera. No widzę, że Miauskarada dalej jest beznadziejnym deckiem, nawet z Arkerusem. No dobra, na co tym razem gramy? Mamy tu Gastly'ego akurat, token. W sumie fajny Pokémon, polecam. Aha. Mhm. Czy zaczynamy Czy możemy nawet iść piersi, więc tutaj nie ma znaczenia, bo to nie jest Lost Box, niestety. Mhm. Mamy VIP Passa, no. Cross Switchery. Ale nie będziemy jak na razie robili numerów z cross switcherami. O, Miraidon. No se tak, Frigi, Buxa i Greninja. Greninja się sprawdzał, dobra. Mamy tu kolejnego Chen Paulo. Co robimy? No mogę jeszcze zrobić Ultra Bola, ale to może później zobaczymy. Nie wiemy, czy nie ma jakiegoś Ionu. A czy jest to Miraidon, widzę. Tylko który wariant? Nespol. I co z... O, Greninja. O, z Greninja też. No były takie warianty. Tandem Unit. Aha, Iron Hands. No, szkoda tylko, że Chen Paulo ma weakness na stal. Aha, dwa Iron Handsy? Tego nie grano. Aż dwa Iron Handsy. Zazwyczaj gra się jednego. Generator. Czyli trzy zdrowaśki, czy mu wyjdzie. Aha, moving attach the card, czyli wyszedł, tylko się odpalił. No, niestety. Ciekawe, dwa Iron Handsy, nie powiem, to jest bardzo interesująca tragedia. Tylko dziwne, że nie ma jakiegoś Fluffy czy czegokolwiek, żeby podpiąć. Te dyskardowane. Jak chcę przygotować tu... Rozbrój na... Aha, Tabu Koko. Dziwne, że Beach Courta nie użył. Ja. Yeah. Nie podpalił tej kwenie. To jest... Bydle? Mamy Bidulfka. Dobra, robimy tą Irytkę i szukamy... Dobra, dwa Frigipaxy i jakiś Rekandy. O, jest. Mhm. Mogę jeszcze...
użyć dwóch cross-switcherów i na przykład damy tego... No powiedzmy mi Raybana może. I na drugiego Chen Paolo. Mhm. No ten już zginie, to tak 120. Mhm. Tutaj 4. Tutaj zdecydowanie wystarczą. Aha, mamy Biberga. A mi zrobi to mi IP very much? A Rajku wchodzi. Czy nie wiedziałem, wiesz, bardzo rzadko widuję na przykład Greninja w Mirajdonie. Co z takim... No bo też w teorii można byś tu gromadzić, żeby... O, DT. Tylko jak on dalej go wycofa. A, mam. Ale... O nie, ma, miał bossa jednak. O. I weźmie na tego osłabionego już. O nie. I wystarczyło mu wziąć 3 prajzy. Och, no i cześć, no i chuj. Mhm. No nie fajnie. Trzeba będzie się trochę pozbywać. Aha, czyli jeden bibarer się stracił. To weźmy jednego czempało. It's not good. Not good, powiem. O, dobrze. A jest teraz źle. No niedobrze, powiem tak. O ja, Anshim. No czy on już będzie miał taki? Ach, nic się nie trafi, oj Rajczu jeszcze. No i znowu boss. Nie! Z rebosami! A czyli tak musimy zmienić. Jest! Mamy to. No,
drugiego. No dobra. Czy faktycznie to biła ryż w sprawach? Tak jest, niestety. A. Raz, dwa i cztery. Niestety spaliła wszystkie. Aha. No na pewno już przegrany. Teraz mi spali się tak Excalibur. Ale ma nie ma bossa. Czy musimy przygotować jeszcze jednego Frigibuxa tak na wszelki wypadek? Kiedy by tak z ręki to pić? Ach, czegoś szuka. Generatorki. No, chyba jakieś mu nie wychodzą te generatorki. No, on też potrzebuje bossa. Ty, żeby to zbić. Albo zgrozo countercatchera. Ciekawe, czy ma nie. O, Sparsilstone, no, dobra. Czyli z tego wyszuka countercatchera, mam rozumieć, tak? Okej, okay, tym razem się nie udał generator. Ale on chyba wyszuka countercatchera, jeżeli ma. Dziwne, że nie zbija tego Pokestopa. Czy pójdzie po generator, czy po countercatchera? To jest... pytanie. Czy on ma w ogóle countercatchera? Właśnie to jest pytanie. Czy mnie zbije Max Calibura? Czy idzie po generator? Bo ale już ile już tak odpalił generatorów? O, jeszcze jeden pewnie musi być, tak? Czy to będzie countercatcher, czy generator? Nie, energia chyba. Ale on musi mieć countercatchera na pewno. Co, mam rozumieć, że nie skanteruje Mibak z Kalibura, tak? Beach Court. Ciekawe. Znaczy, i tak to wykorzystam. Czyli co, countercatcher będzie, tak? Czy zaś co? Nie, czyli nie da tak... Czyli nie ma countercatchera, lol. No bo to trochę... No... przypał. No dobra, Irida. Poszukamy... No i tego.
Zobaczyły. No to. No, no to kończymy zabawę. O, poddał się. Poddał się jednak. Kolejny, który się przede mną poddaje. Ale to dziś na tyle wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.